Witam Was i pozdrawiam z całego serca w perspektywie Babelu i Skałki, w perspektywie Kopca Kościuszki, skądinąd wież mariackich, ratusza i uniwersytetu. Mój Kraków. Moja miłość do Krakowa jest starsza niż mój pobyt w Krakowie. Urodziłem się poza Krakowem, ale żyjąc na co dzień poza Krakowem, w Wadowicach, stale do Krakowa tęskniłem. I uważałem za wielki dzień w moim życiu, kiedy po zdaniu matury w 1938 roku już się tu na stale przeprowadziłem. Naprzeciw Wawelu, po drugiej stronie Wisły, znajdują się Dębniki. Dzielnica, z którą Karol Wojtyła związany był od czasu przybycia z ojcem do Krakowa latem 1938 roku. Zamieszkał blisko klasztoru sióstr Norbertanek w domu swojego wuja Roberta Kaczorowskiego przy ulicy Tynieckiej 10. W bezpośrednim sąsiedztwie Plant usytuowany jest Uniwersytet Jagielloński, w którym w 1938 roku Karol Wojtyła rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym. Podczas wojny kontynuował tajne studia na Wydziale Teologicznym tej uczelni. W 1948 roku uzyskał stopień doktora. Następnie prowadził wykłady z etyki społecznej i jako ostatni przed usunięciem wydziału z uczelni uzyskał habilitację. Pałac Biskupów Krakowskich. To miejsce, w którym Karol Wojtyła po raz pierwszy zamieszkał w sierpniu 1944 roku jako student konspiracyjnego seminarium duchownego. Tutaj, w prywatnej kaplicy księcia kardynała Adama Stefana Sapiechy, w dniu 1 listopada 1946 roku przyjął z jego rąk święcenia kapłańskie. Następnie od 1958 roku pełnił posługę biskupa, a później metropolity krakowskiego. Jako ojciec święty Jan Paweł II mieszkał w tym pałacu podczas każdej z pielgrzymek do Krakowa. Od pierwszej pielgrzymki historycznego znaczenia nabrało okno nad bramą do pałacu, z którego papież pozdrawiał przybyłą na spotkanie z nim młodzież. Modlił się, błogosławił, a także żartował. Czy to jest ładnie, jeżeli z jakiegoś miasta zginie obywatel, żeby go nie szukać przez 8 miesięcy? Po przeciwnej stronie ulicy znajduje się bazylika świętego Franciszka z Asyżu ojców franciszkanów. W tym klasztorze w latach 1919-22 mieszkał męczennik Auschwitz święty Maksymilian Maria Kolbe, kanonizowany przez Jana Pawła II. Tutaj ksiądz Karol Wojtyła już od czasów studenckich często lubił się modlić. Miał nawet swoją ławkę niedaleko wejścia. Około 100 metrów dalej znajduje się bazylika świętej Trójcy Ojców Dominikanów. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Dominikańskiej Angelicum w Rzymie, w stopniu doktora, młody kapłan Karol Wojtyła często modlił się w tym kościele. Szczególnie upodobał sobie kaplicę różańcową i cudowny obraz Matki Bożej, ukoronowany koronami papieskimi w 1921 roku. Wracając na ulicę Grodzką, trafiamy na tak zwany Trakt Królewski, wiodący z rynku na Wawel. Przy tej ulicy znajduje się kościół świętych Piotra i Pawła. W 1980 roku Jan Paweł II ufundował pierwszą z 12 odnowionych figur apostołów stojących wzdłuż ogrodzenia. Wawel. Największa świętość narodowa i religijna Polaków. To tutaj, w podziemiach katedry w krypcie świętego Leonarda, 2 listopada 1946 roku, Karol Wojtyła odprawił swoją pierwszą mszę świętą, dzień po wyświęceniu na księdza. Następnie we wrześniu 1958 roku tutaj został konsekrowany na biskupa.
Na swoim herbie jako motto wybrał łacińskie słowa totus tuus, cały twój. Tuż obok na ulicy Kanoniczej od roku 1951 mieszkał ksiądz Karol Wojtyła. Początkowo pod numerem 19, a później już jako biskup pod numerem 21. Obecnie w obu tych budynkach mieści się Muzeum Archidiecezji Krakowskiej, w którym między innymi są prezentowane pamiątki związane z osobą Ojca Świętego. Kościół świętego Michała Archanioła i świętego Stanisława, ojców Paulinów na Skałce. Podczas pierwszej pielgrzymki związanej również z uroczystościami 900-lecia śmierci świętego Stanisława miało tu miejsce niezwykłe spotkanie z młodzieżą akademicką oraz światem nauki, kultury i sztuki. Niech żyje! Niech żyje młodzież! Niech żyje młodzież! Niech żyje młodzież! Niech żyje młodzież! Podczas siódmej pielgrzymki do Polski, a drugiej do sanktuarium, w dniu 17 sierpnia 2002 roku Jan Paweł II poświęcił nowo wybudowaną bazylikę i dokonał aktu oddania świata miłosierdziu Bożemu. Będziemy zawsze razem, będziemy zawsze blisko, z Tobą, mój Panie, osiądę wszystko. To będę cały świat. Zanim stąd odejdę, patrzę jeszcze stąd na Kraków, na ten Kraków, w którym każdy kamień i każda cegła jest mi droga. I dlatego, zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Proszę was o to. Dla upamiętnienia spotkań Ojca Świętego z Krakowem, w miejscu, gdzie stał ołtarz, umieszczono granitowy głaz z okolic Morskiego Oka, jego ukochanych gór Tatr.